Zatrzymaliśmy się w pewnej miejscowości, 70 km od Poznania, Słupca. Na cmentarzu katolickim przeniesiono zza cmentarza kamienną stelę, na której wykuto w roku 1894 następujące słowa: pod półksiężycem i gwiazdą. Ali Mustafa Michałowski, adwokat, brat mojego dziadka. Ponieważ nasze spotkanie dzisiaj ma mieć charakter akceptowany przez organizatora dialog kultur Jedwabnego Szlaku, pozwoliłem sobie przywołać w pewnym sensie rodzinny dokument, kamienny dokument, z którego wynika sprawa jednoznaczna, że Tatarzy litewscy, którzy służyli już w czasie bitwy pod Grunwaldem po stronie polskiej, po rozbiorach, żeby się utrzymać na powierzchni, pełnili funkcje w urzędach celnych Imperium Rosyjskiego. Ponieważ Słupia jest koło Strzałkowa, więc adwokat Ali Mustafa Michałowski był pracownikiem urzędu celnego. Michałowscy się powtarzali we Włocławku, w Grodzcu koło Będzina, w Trójkącie Trzech Cesarzy. Byli w Legii Nadwiślańskiej, otrzymali tytuły barona nawet za służbę Napoleonowi. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie jest to dla wielu osób tutaj być może rzecz ciekawa, ale dowód, że jesteśmy narodem niezwykle związanym z Centralną Azją, ze Wschodem. Nie jest prawdą, że jesteśmy bracia Słowianie, to co wymyślił car rosyjski, aby zintegrować Polaków, Czechów, Białorusów, Ukraińców, Serbów, Chorwatów, bracia Słowianie. Nie. My jesteśmy Sarmaci. Mamy haplogrupę krwi przeciekawą, w 86% pokrywalną z haplogrupą, która jest obecnie w Azji Mniejszej, na terytorium Turcji i Kurdystanu. Moje zaangażowanie w Daleki Wschód wzięło się z bardzo ciekawego wydarzenia. Jako student, a mam lat już odpowiednią ilość, w 1956 roku wstąpiłem do organizacji, której 60-lecie było obchodzone parę dni temu w Bieszczadach. SKPB, Studenckie Koło Przewodników Beskidzkich. Mieliśmy kolegów z Poznania też. I idąc Nowym Światem w Warszawie, po paru latach już działania jako przewodnik w Bieszczadach, spotykam dwóch moich kumpli, Szymona Wdowiaka i jeszcze jednego. Rozmowa, temat dotyczy Mongolia, fascynująca, baron Ungern, skarby, Osendowski, wtedy jeszcze nic nie wiedziałem.
Moja przyjaciółka, którą tu byłem 6 lat temu, pani Basia Walicka, przyniosła mi z mężem jej ówczesnym książkę o Sendowskiego, Wacek i jego pies, gdzie w przedmowie była obszerna relacja o Sendowskim, o tym, co on robił. Sendowski był wyjątkowym pisarzem, podróżnikiem, naukowcem, aferzystą, biznesmenem, człowiekiem, który napisał 170 książek, tłumaczonych na kilkanaście języków. Jedna z jego książek, moich książek o Sendowskim jest obecnie do nabycia tu, w Sursum Corda. Ma tytuł Sendowskiego Droga przez życie. Ale również popełnił fantastyczną książkę, której dał tytuł Lenin. Pokazał? Proszę, przynieś mi tą czarną moją teczkę, bo ja tu chcę pokazać coś. Pokazał, kim naprawdę była ta wyjątkowa kanalia po wszechnych dziejach, Władimir Iljicz Lenin. I pokazał to w sposób bez specjalnego owijania w bawełnę. Ja państwu, przepraszam, bardzo dziękuję. Coś pokażę. Ponieważ pierwsza moja książka to była relacja z wyprawy w mongolski Altaj. Wyprawa do pięciu bogów. Niech panie zatkają uszy może, bo najwyższy szczyt nazywał się przepięknie. Chuj ten, chłodny. Więc to była relacja, wyszła, ukazała się w 1071 roku, więc już 40 parę lat temu. Druga to był Testament Barona. Życie Warszawy puszczało mi, wtedy miałem jeszcze kolegę pod tytułem Stefek Bratkowski, puszczało mi takich parę szkiców o Sendowskim. Resztę głuchy warkot. Nie. Ponieważ miałem bardzo złożony życiorys, pojechałem okrężną drogą do Kanady. Zostałem za to, jestem z zawodu inżynierem budowy rurociągów. Nadzorowałem budowę rurociągu Warri Majdoguri w Nigerii, a w Kanadzie Boisbriand Montreal w stanie Quebec. Stąd miałem kasę. Mając kasę, zrobiłem coś takiego. Książka pod tytułem Tajemnica Sendowskiego. Ukazała się w 83 roku w Montrealu i w Toronto. Nie w Polsce. Gdy w 84, bo mam bardzo dużo dzieci i moje dzieci z drugiej żony były malutkie i przyjechałem do nich, machając ręką na wszystko, co tam w tej Kanadzie było, celnik zobaczył 10 egzemplarzy. Było to zakazane wwożenie do Polski. No to mówi, będę musiał zarekwirować towarzyszu. Ja mówię, dobrze, to w takim razie proszę o protokół, że wszystko, a jeżeli chce pan dwa egzemplarze, to ja zabiorę resztę. No i stanęło na tym, że dostał tyle, ile dostał. Projekt okładki zrobił mój kumpel z wyprawy w góry mongolskiego Altaju, Andrzej Strumiło. Wybitny malarz, wybitny grafik. Człowiek, który zasłużył, żeby zawsze o nim pamiętać. Aeropagu polskich ludzi
pędzla i nie tylko. Przedmowę napisał profesor, który już odszedł z tego świata, Świętochowski, znane w polskie nazwisko. Zadedykowałem książkę memu ojcu, żołnierzowi Niepodległej Rzeczpospolitej, legioniście, lotnikowi, tą książkę poświęcam. Nie będę rozwodził się w tematach genealogicznych, bo to nie ma sensu, dygresja na początku. Ciekawą były dalsze losy tego. 7 lat później szef ówczesnej wydawnictwa, chyba Iskry, członek KC, z własnej woli zdecydował się wydać Lenina Osendowskiego. No i poszła lawina. Wydawnictwo LTW i wydawnictwo Zysk zaczęło na przemian wydawać Osendowskiego, bo zarabiało na tym bardzo duże pieniądze, ponieważ był to doskonały autor, duże nakłady. Mnie korespondencję, którą prowadziłem, zbierając materiały, bo popełniłem w sumie 7 książek związanych z rurociągami i bezpieczeństwem energetycznym, a 5 związanych z Osendowskim. Więc mnie te korespondencje doprowadziły do kontaktów z Putramentem, który miał być na mojej wyprawie, którą kierowałem w Mongolii jako rybak, który łapał hariusy, z Herligiem Grudzińskim, z Giedroyciem, no z elitami literackimi naszego kraju. Poglądy polityczne były ich różne, chociaż tą moją książkę o Leninie na forum Związku Literatów, już jak się przełamowały te systemy, Wojciech Żukrowski promował, bo był dla niego jakimś takim Osendowski idolem zupełnie wyjątkowym. Pozwoliłem sobie pokazać wam fragmenty filmu, który zrealizował mongolski reżyser, częściowo w moim domu w Michalinie, o polskim pisarzu Osendowskim. Nie ma bardziej ważnego dla nas, Polaków, kraju na wschód od wschodniej granicy Białorusi, jak Mongolia. Kraj, który jest ambasadorem dialogu kultur. Słowo ambasador jest mongolskiego pochodzenia. Jedyne słowo mongolskie, które zrobiło karierę na całym świecie. Ambasador jest zrozumiały wszędzie. Mongolia jest 5 razy większa od Polski. Jest przebogata w zasoby geologiczne. Pod każdym względem darzy nas ogromną sympatią. Ja darzę Mongołów tak samo, troszkę może mniejszą sympatią jak Czeczenów. Dwa narody, które darzę szczególnym szacunkiem, uznaniem, które znam. I obserwując implozję imperium na wschodzie, jako że to nie jest teoria geopolityczna, że olbrzymy giną, bo te imperia się rozwalały. Nie ma imperium rzymskiego, brytyjskiego, nie ma imperium francuskiego, niemieckiego, a ciągle jeszcze jest syberyjska kolonia Moskwy.
kolonia. Kolonia jest to najbardziej plugawa i nikczemna cecha części białej rasy, że kolonizowali inne kraje, jak na przykład Belgowie Kongo, Portugalczycy Brazylię, chociaż ci ostatni potrafili się z tego związku kolonialnego wycofać. Przyszłość Azji należy do narodów tureckich, nie dlatego, że mojego krewnego nazywali Turkiem, tylko trzeba po prostu zobaczyć atlas, zobaczyć zasięg języka, zobaczyć, ja jestem autorem książki o prezydencie Azerbejdżanu, Hejdarze Alijewie, i musiałem zebrać materiały. Przeciekawe, miałem okazję rozmawiać z jego synem, z prezydentem Alijewem. Narodów tureckojęzycznych jest około 240 milionów. Rosyjskich 100. Tu nie chcę już dalej wchodzić w te obszary. Zakładając, że Państwo będziecie może mieli pytania, nie znam głównego obszaru zainteresowań Was. Tu jest moja książka sprzed 10 laty, Altajskie tropy, ale tu nie tylko o te tropy chodziło. Jest przeinteresujący temat geopolityka energetyczna. Co nas, Polaków, Europejczyków, powinno najbardziej interesować? Fundamentem gospodarki jest energia. Mnie wbił do głowy to przyjaciel mojego ojca. Mówię absolutnie otwartym tekstem, który przed wojną był szefem Departamentu Uzbrojenia Dowództwa Wojsk Lotniczych. To był major Władysław Michałowski. A jego przyjaciel Apoloniusz Zarychta był szefem Departamentu II MSZ-u. I ten człowiek po powrocie z emigracji do Brazylii, ja miałem okazję go poznać i zaczął kształtować moje spojrzenie na świat. Były to początki lat 60. Stąd zdajemy sobie sprawę, ponieważ to, co mówię, leci po internetach, zakładam, że implozja imperium ze stolicą w Moskwie dzieje się. Czy to się nam podoba, czy nam to się nie podoba? Mnie się bardzo nie podoba fakt, że chociaż nie ma w Europie miast, które by się nazywały Hitlerstadt, Himmelstadt, Goebbelsstadt, jest Kaliningrad. Zbrodniarz, przy którym Goebbels też mały pikuś. Jeżeli Norymberga osądziła kilkanaście tysięcy zbrodniarzy niemieckich, wydała chyba około 300 wyroków śmierci. Bardzo wielu uważa, że za mało. Pytanie, dlaczego nie osądzono winnych lodowego Holokaustu, w którym to, zdaniem rosyjskich intelektualistów, Sapożnikowa, Sołowiowa i wielu innych, zginęło kilkadziesiąt milionów ludzi. Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Żydów. Bez wyboru. Komenda w łagrach lodowych była rosyjska. O Turkach mówiłem. Ponieważ moje spotkania z czytelnikami zwykle wekslują w kierunku tematów energetycznych,
bądź też jeszcze innych, bardzo chętnie bym posłuchał, czego byście się Państwo chcieli ode mnie dowiedzieć. Jestem do dyspozycji, tylko pozwolicie, że siądę. Aha, tu jest książka moja o baronie Ungernie. Jedna z trzech książek polskiego autora wydanych po mongolsku. Ulan Bator. Jeżeli kogoś interesuje, może zobaczyć w środku, jak to wygląda. Proszę Państwa, czekamy na pytania. Tak, o, proszę mówić głośno, bo ja jestem... Przepraszam, tematem tego miał być jedwabny szlak. Tematem wystąpienia miał być jedwabny szlak. Właśnie. Zostało jako temat podane jedwabny szlak. Szlak jedwabny. Jedwabny szlak. Aha, chodzi Pana o temat. No, oczywiście, no. Oczywiście. Istnieje rozmaite legendy. Mówić tak, jak mówię, czy przez to? Mogę? Nauczyciele w wieku XIX formowali wiedzę uczniów zgodnie z interesem państwowym tych, kto podpisywał prawo do druku. Na terytorium dawnego Królestwa Polskiego wiadomo, kto podpisywał. Jednocześnie nie było powszechnie wiadomym, że przyjęliśmy z jedwabnego szlaku takie rzeczy jak karabela, szlachecka szabla w bardzo charakterystycznym kształcie, która została wyprodukowana w Kerbali, na terenie dzisiejszego Iraku, w bardzo specyficznej technologii utwardzania metalu, ponieważ do tego służyły zwłoki ludzkie. Rozgrzewano, ładowano do środka, wyciągano 4 razy i mieliśmy karabelę. Bardzo charakterystyczną, bardzo polską broń. Mieliśmy unikalny pas. Pas słucki, pas lity, nasza szlachta nosiła jedwabne pasy. Skąd to się wzięło? Przyszło z terytorium dzisiejszego Azerbejdżanu. Dopiero w Słucku zaczęto tkać z jedwabiu. Jedwab przemycono z Chin. Zrobił to jeden z zakonników w lasce bambusowej. Przemycił zarodki jedwabnika. No i zaczęto uprawiać jedwab na terytorium dzisiejszej Turcji. Można tych analogii ciągnąć bardzo długo. Sprawą bezsporną jest na przykład, ja mieszkałem parę lat w Nowym Jorku, że w rejonach, gdzie jest dużo Polaków, jest w restauracjach podawana polska potrawa, kiełbasa, a kiełbasa w języku farsi, czyli w języku irańskim, no to jest właśnie kiełbasa, to jest w języku farsi. Jedwabny szlak jest obszarem, który powoli zaczyna docierać do Polski. Ja pozwoliłem sobie w jednej z książek rozszerzyć temat nafta z czarnego szlaku. Czarny szlak, po którym Tatarzy wędrowali i nie tylko Tatarzy.
ze wschodu na nasze ziemię, to jest przedłużenie było jedwabnego szlaku. Dzisiaj planuje się budowę kolei szerokotorowych, którymi będą najpotężniejsze państwo świata w sensie gospodarczym, bo nie są już tym na pewno Rosja ani Stany, tylko Chiny, będą dostarczały towary i Polska, jeżeli polityka naszych decydentów nie znowuż nie wytnie koziołka jakiegoś, to będzie tym krajem, gdzie hub, gdzie towary z Chin będą w barterze wymieniane za towary z Europy i wędrowały na wschód. Ponieważ wspomniany już dzisiaj Zarychta dostarczył mi przeciekawe materiały na temat Polaków na Syberii, bo nie byliśmy tylko zesłańcami. Polacy budowali kolej wschodnio, nie tylko wschodniochińską, kolej transsyberyjską. 1100 polskich inżynierów i techników budowało kolej transsyberyjską. Most na rzece Sungari w Mandżurii zbudowano w firmie Rudzki i spółka w Warszawie. Zdemontowano poszczególne przęsła, przewieziono 8000 km i postawiono go na Sungari. Stoi do dzisiaj. Mieliśmy bardzo silną emigrację polską. Hajłarze w Harbinie, w Mandżukuo, w Mandżurii. Pierwsze porozumienie pomiędzy czynownikiem rosyjskim, jego cara, a cesarzem Pehoi, cesarzem chińskim, zostało zawarte po konflikcie wokół Ajgunia. To jest miejscowości nad Amurem, gdzie Jaksa Czernichowski, według dzisiejszej nomenklatury Ukrainiec, według polskiej nomenklatury dawnej Polak, obywatel Rzeczpospolitej, zbudował warowny gród. Porozumienie było zawarte w 1686 roku. Po czym były cztery nierównoprawne traktaty. Te traktaty były zawierane w Nerczyńsku, w Błagowieszczeńsku, w Pekinie, w wyniku których Rosja przejęła chwilowo pod własną kontrolę połowę terytorium Imperium Chińskiego, jeżeli by wierzyć, a nie ma podstaw nie wierzyć, mapie z okresu dynastii Tang. Dynastia Tang to jest od VII do IX wieku naszej ery. I ta dynastia pokazywała, jak daleko sięgał zasięg chińskiej administracji. Tą mapę można dzisiaj dostać w ambasadzie Chin w Warszawie. Ja mam ją na pendrive'ie, no nie mam możliwości pokazać w tej chwili. Mogę Państwu pokazać. Jeżeli 1,5-miliardowy naród uczy swoje dzieci, młodzież, jak wyglądało terytorium, po co, żeby ten temat wrócił? A Mongolia dla nas jest tym krajem, który nam pomoże w konflikcie, który narasta, zająć stanowisko ambasadora dialogu kultur, bo nic więcej nie potrzeba. Bądźmy ambasadorem dialogu kultur. Jeżeli mówimy o sprawach fundamentalnych,
to ważna jest oczywiście energia. Basen Morza Kaspijskiego jest otoczony w 85% blisko przez kraje, gdzie dominuje język turecki. A jest to największy zasobnik ropy i gazu. Xinjiang, który na razie jest w ogóle cicho, obszar północno-zachodnich Chin, ma niesamowicie bogate złoża razem z wyżyną Amdo, gazu i ropy. I jest kwestia decyzji, którędy będą poprowadzone rurociągi. Pójdą jedwabnym szlakiem. Temat można oczywiście podbudować, co profesor doktor habilitowany nauki zwyczajnych. Oczywiście, ja sobie pozwalam na pewne syntezy. Osobiście przejechałem parę razy. Nie tylko matecznik szamanizmu Tuwę, praojczyznę Turków, Xinjiang, Mongolię, Czeczenię, Daleki Wschód, Chiny, nie byłem w Japonii. Natomiast warto uzmysłowić sobie, że język altajski to jest języki trzy: turecki, mongolski i japoński. To jest pewien korzeń językowy, że jest w Polsce, chyba jeszcze żyje, profesor Palikot, oj, zapomniałem nazwisko, która to pani udowadnia, sinolożka udowadnia pochodzenie nazwy Polaków z języka chińskiego. Polań to byli ci, co nie lubili płacić podatków. Polań. Przepraszam, 90% zapominam czasami. Pod koniec dzisiejszego spotkania przypomnę sobie nazwisko pani profesor, bo jest przeciekawe jej badania dotyczące. Ja byłem w Urumqi, to jest miejscowość, stolica Xinjiangu, w muzeum, gdzie mnie pokazano wydobyte spod piasków najbardziej gorącej pustyni świata zwłoki dwojga ludzi. Kobiety mającej blond włosy, długi warkocz i mężczyzny mający sarmackie wąsy. Tam, stamtąd. Pokazałem koledze, który mnie dzisiaj tutaj pomagał się dostawać, zdjęcie mojego dziadka i zdjęcie, tu w tej książce, która jest wyłożona, jest zdjęcie kopców kamiennych, nie kopców, takich stel kamiennych z Tuwy. Niezwykle charakterystyczne. Mianowicie, a ja to muszę pokazać wam, bo to ja, proszę. Pani mi pokaże. To, oto, to, to, to. O! Zobaczcie państwo. Przed muzeum w Tuwie, to jest republika, którą zagrabili Rosjanie w 1914 roku. Dawny urjanhajski kraj. Muzeum w Tuwie stoją wykopane w stepach minusińskich kamienne stele pokazujące miejsce, skąd ruszał na zachód ich szczep, a decydował słońce.
które wysuszało trawy i żeby tą trawę mieć dla bydła, należało przepędzać to bydło na zachód. Stąd my mieliśmy taką autostradę stepową pomiędzy tajgą a Karpatami. I do Bieszczadów docierała aż ta autostrada. Ciekawą jest rzeczą, skąd się biorą te wąsy takie przedziwne. W XIX wieku ukaz carski zakazywał noszenia takich wąsów, bo było to uważane za demonstrację sarmacką, polityczną. A biorą się z bardzo prostej przyczyny. Ludzie, którzy pędzili na koniach, z nimi pędzono stada baranów raz dziennie. Na jednego barana zażynano na 7 mężczyzn. Stąd się pojawiła w wojsku później formuła 7 żołnierzy jako najmniejsza jednostka. Ponieważ na stepie trawy się źle palą, drzewa nie było za dużo, stąd zjadano na półsurowe mięso i łój barani zastygał na wąsach. I stąd wycierano. O! To. Czy się komuś podoba, czy się nie podoba? To jest geneza. Jedna z wielu, skąd się biorą Sarmaci, skąd się wzięli. Ciekawą bardzo rzeczą było również manipulowanie wyobraźnią historyczną po to, aby wykazać parę rzeczy, które nie miały miejsca. Były inaczej wyglądało. Należy do nich na przykład relacja pedagogów XIX-wiecznych o podboju wschodniosłowiańskiej dziczy przez plemiona Tataro-Mongołów. Jestem absolutnie przytomny. Powtarzam, wschodniosłowiańskiej dziczy. Ponieważ dzisiaj, w XXI wieku, ocenia się potencjał ekonomiczno-intelektualny kraju, bazując na poziomie jego myśli technicznej w armii, w wojsku. Na przykład skąd się bierze ta sprawa Ameryka, taka wspaniała, potężna, bogata, bo technologia, know-how wojenne u niej jest na najwyższym poziomie. A myśmy pominęli to, że w 1241 roku w bitwie pod Legnicą zastosowano broń chemiczną, bakteriologiczną i psychotronową. Jeżeli chodzi o chemiczną, to maczano ogony, obcięte ogony koni w kubełkach zawierających bardzo trujące składniki i gdy wiał wiatr, to machano tymi elementami po to, żeby przeciwnik wchłonął ten zapach. O tym, że zgniłe trupy, zmarłe na którąś chorób, takich powszechnie groźnych, na trąd na przykład, wrzucano przy pomocy katapult przez mury obronne do miast, które się broniły. O tym państwo chyba nie wiecie. Pan kiwa głową, że pan wie. No. O broni psychotronowej do dzisiaj jest cichutko. Chociaż Ossendowski był jednym z tych, którzy zaczęli obwąchiwać sprawę dokładnie.
Skąd to się wzięło i dlaczego? No, również mechanizmy, które spowodowały, że nas się ustawiało jako wrogów, wzajemnie się kłócących między sobą, że to jest w interesie zupełnie kogo innego. Jesteśmy narodem niesamowicie zintegrowanym przez to, że na przykład przychodzę do państwa, pierwszy raz ogromną większość ludzi widzę i mówię to, co przed chwilą powiedziałem. Nie mam rąk do skucia, nie będę uciekał, bo jestem w stanie, nawiasem mówiąc, się obronić i starać się udokumentować. Bo to jest bardzo ważna sprawa. Bardzo ważna sprawa. Mamy obszary nie tylko związane z działaniem Silva Sursum Corda. Cieszę się, że tu jest moje zdjęcie sprzed 6 lat. Ale chyba mamy też bardzo wiele wspólnego z człowiekiem, którego darzę ogromną sympatią, chyba największą w Polsce z polityków, któremu zadedykowałem książkę Elity III RP w służbie Gazpromu. Człowiek nazywa się Tadeusz Rydzyk. Ponieważ dopuścił mnie, mimo że nie jestem chrześcijaninem, dopuścił mnie do mikrofonu i pozwolił na przekazanie słuchaczom elementarnej wiedzy, jak haniebnym był wasalnym pakiet porozumień gazowych z Rosją, jak ogromnym błędem było zaakceptowanie formuł prawnych, co spowodowało, że nadal płacimy haracz, bo to jest fakt. Płacimy za gaz najdrożej na świecie. Przesyłają, Gazprom przesyła przez terytorium naszego kraju prawie za darmo. Mimo że w moich książkach ja podawałem mechanizmy, jakie mają być, powinny być użyte, a mechanizmy są znane na świecie. Jeżeli to kogokolwiek z państwa interesuje, za przetłoczenie 1000 m3 gazu na 100 km $2.75. Przeliczcie sobie. To są miliardy dolarów. Przykre jest, że syn mojego kolegi jeszcze z dawnych czasów, który jest wicepremierem, pomija milczeniem ten temat. Mówię o Morawieckim. Pomija milczeniem. Jego doradcy nie chcą ruszać tego tematu. A ten temat to jest absolutnie kluczowy dla relacji, dla tego, co się w naszym kraju dzieje. No i dla naszej przyszłości. Suwerenność energetyczna decyduje o suwerenności. Tyle. Powiedziałem. Pytanie jest takie, jaka jest faktycznie aktualnie cena gazu, za którą musimy zapłacić 1000 m3? Więc słuchaj, ja ceny gazu w tej chwili ci nie powiem. Ceny gazu są kształtowane za 1000 m3. Z tego, co pamiętam, $450 ostatnio. Aczkolwiek ja nie lubię opowiadać bajek, ja lubię konkretne rzeczy. Natomiast jest niezwykle prawdopodobne, że negocjując pakiet porozumień gazowych, który podpisano 25 sierpnia 1993 roku, 24 lata temu, że negocjując ten pakiet porozumień gazowych, warunki miał
rację. Człowiek, którego ja też oskarżałem o udział, był ministrem Marek Pol, użył określenia haniebne. Dzięki temu pakietowi Bolek został, Tkimki został, bo w życiu by nie został. To był warunek. Dzięki bardzo wielu decydentów do mnie się dorwali, ponieważ nazywałem rzeczy po imieniu. Jedna z moich książek, jedna, tu jest. Dedykowałem ją, niech pani przeczyta. Pokażę tą książkę. Nie tą. Tam taka czerwona jest. Tą. Żeby nie było, że manipuluję coś. Dedykuję ten szkic panu prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który jeszcze jako minister sprawiedliwości wspierał moją walkę z dużociągową energetycznym uzależnieniem naszego kraju od Rosji. To było 3 lata przed Smoleńskiem. Lech Kaczyński podzielał te poglądy. Zginął, ponieważ miał obowiązek formalny ogłosić rezultat pracy zespołu ekspertów w Belwederze, który oceniali pakiet porozumień gazowych. I ocenili go 7-0. Strona polska była ta, która 0. Prezydent miał obowiązek odczytać opinię zespołu ekspertów. I stało się to, co się stało. Istnieje taka dobra łacińska zasada qui bono. Komu przyniosło zysk to, co się stało? Wydaje mi się, że tą dygresją w jakiejś formule zakończyłem to, co was państwo interesowało. Natomiast jestem do dyspozycji. O, słucham. Mnie interesuje, no nie tylko jako kobieta, ale jako naród, wieki ubiegłe Polski, gdzie właściwie eksponowano i Sienkiewicz i tak dalej o kobietach, brankach do Turecji. Czy to jakoś genetycznie może Turcję tutaj w jakimś sensie? Zadała mi pani bardzo trudne pytanie, właśnie, że bardzo osobiste, ponieważ 7 sułtanów tureckich było synami kobiet z terytorium Rzeczpospolitej, o czym w Turcji się wie. Bardzo wysoko ich ceniono. Uważani są i były za najpiękniejsze kobiety, bardzo drogie zresztą. Ale jak porównamy to, co się dzieje dzisiaj, to przepraszam bardzo. Jeden z moich kuzynów, Jakub Michałowski, był szefem Polaków w Turcji. Pochowany jest w Adampolu. Napisał księgę pamiętniczą Jakuba Michałowskiego. Mam ogromną sympatię do Turków, do narodu tureckiego. Ogromną sprawą jest na pewno udział kobiet w naszej cywilizacji, czego sobie nie dociera do ogromnej większości mieszkańców Europy, że my Polacy mamy zupełnie inny stosunek do kobiet jak Niemcy, Rosjanie, Szwedzi, czy Czesi. Na przykład całowanie w rękę. Żaden z tych narodów nie całuje kobiety w rękę. Na przykład puszczanie przodem, gdy wchodzi, gdziekolwiek kobietę się puszcza przodem. Na przykład idzie się do restauracji,
i automat. Mężczyzna płaci rachunek, czego nie ma. Radzie moi czarnogórscy przyjaciele mówią tak, my zawsze puszczamy kobiety przodem, jak przechodzimy przez pole minowe. Ale to już jest zupełnie odrębna bajka. Przeciekawa jest czeczeńska legenda o Amazonkach, że plemię Amazonek, które w stepach dzisiejszych na północ od Kaukazu spotykało się z plemieniem Nochci, tak się nazywali Czeczeni kiedyś. No i raz w roku te dziewczyny wybierały się na randkę z tymi Nochci, po czym rodziły się dzieci. Chłopców na ogół zabijano, a dziewczyny wychowywano na najlepsze uczniczki tamtych czasów. Tak drastycznie dobre, że na przykład miały amputowane prawą pierś, żeby można było łuk naciągać. Będąc w Libii, pozwoliłem sobie odbyć podróż na pograniczu Tunezji pod Zamą, gdzie się toczyła wojna Hannibala z legionami rzymskimi, gdzie wystąpiły Amazonki, które to musiały tam jakoś przywędrować, które spowodowały, że słonie, które szły, aby zmasakrować legiony rzymskie, zostały rozpierzchnione, ponieważ Amazonki wystrzelały z łuków tych, którzy prowadzili te słonie. Jest to relacja z bitwy pod Zamą, uważanej za jedną z najważniejszych bitew w dziejach świata. Mamy przeciekawe relacje o wpływie ludów, które jedwabnym szlakiem dotarły do Europy z obszarów na przykład Bretanii, gdzie występuje cecha w części urodzonych dzieci, piętno mongolskie, Toubonur, na grzbiecie, tam gdzie się zaczyna kręgosłup, występuje sina plama. Mamy relacje oczywiście o Hannibalu pod Rzymem, prawda? Hannibal Anteportas. Ale nie wiemy, nie zdajemy sobie sprawy, że na przykład miasta na południu Hiszpanii, znaczna część tych miast była zdobyta przez Hunów. Hun w języku chińskim Hyungnu, silny. To były ludy różnej etnicznego pochodzenia, ale charakteryzowały się tym, że były silne, zwarte. I nie będąc płatnym agentem jakiejś agencji, która chce państwu sprzedawać, nie wiem, jakiś towar, informuję, że dla mnie niezwykle zrozumiałe i bliskie było mentalność narodów, które zamieszkiwały na przykład północ Iranu, góry Elburz. Wyobraźcie sobie, co jest nie moja opinia, ale Lelewela, to jest gniazdo, skąd pochodzą Sarmaci. Północ Iranu. Oni się przemieszczali wzdłuż brzegów Morza Kaspijskiego, także autor książki o dziejach narodu czeczeńskiego, były dyrektor Muzeum
historycznego w Groznym, którego miałem okazję poznać. Książka jest wydana po polsku. Muzeum jest zdewastowane, zniszczone absolutnie przez wojska rosyjskie. On pozwolił sobie na dygresję, skąd się wzięło określenie Sarmaci. Otóż na grzbietach Kaukazu widać było szlak, którym pomiędzy brzegiem Morza Kaspijskiego a górami przemieszczały się koczownicze narody. I jak szli ci, którzy mówili językiem niezrozumiałym dla nich, którzy spali przy ogniskach i którzy nosili skóry niewyprawione włosem do góry, nazwano ich Sarmat. Także jedna z pierwszych genez nazwy Sarmaci to jest u Czeczenów, uważanych za spadkobierców starożytnego Urartu. Cywilizacja Urartu przecież nie została starta z powierzchni ziemi. Skąd się wzięła? Także można pozwalać sobie na przeciekawe dygresje dotyczące na przykład Etrusków, Basków. Wiecie, że słowa, które niektóre w języku baskijskim są wymieniane, w Czeczenii są zrozumiałe, ale ja tu was zagaduję cały czas, a zadaję ja pytanie. Tak. Chiny ogromne. A jaką rolę w tej chwili, albo i nawet w przyszłości, cały Tybet w tych ruchach, w tej polityce Tybet się odgrywał? Tybet. Jako ta cywilizacja jest najstarsza. Wie pani, geopolitycznie w dzisiejszych czasach niewielką. Z uwagi na położenie, chociaż Chińczycy zastosowali broń przeciekawą, broń hybrydową wręcz, jak chcieli położyć kres atakom Mongołów na Chiny, bo Mongołowie atakowali Chiny, dojeżdżali aż do samego, na samo południe. Przynieśli do Chin, z Chin do Mongolii, wiecie co? Religię, lamaizm. Lamowie, raczej to jest system filozoficzny, że niczego nie wolno zabić, nosili maseczki na twarzy, żeby przypadkiem muchy nie połknąć. I to za Autyn Hana w XVII wieku dopiero przekazano Mongołom. I ci się stali takimi niewinnymi, zupełnie łagodnymi ludźmi. Temat Tybetu jest fascynujący również przez bliskość Ladaku. Obszaru, który ja pokazałem tu koledze wczoraj. Mam go, można go zobaczyć, ale to jest komputer i tak dalej. Gdzie występuje stolica tego kraju. Wiecie, jak się nazywa? Nie wiecie. Legenda, którą dzieci, którą nasi dziadkowie otrzymywali w czasie XIX wieku, to była, że nad jeziorem Gopło spotykało się trzech braci pod dębem, na którym orzeł uwił gniazdo. Bracia to był Lech, Rus i Czech. I zacznijmy od końca. Czech był Galem,
co już teraz nie ma wątpliwości. Rus był wikingiem, co już też nie ma wątpliwości, bo Rusy się przemieszczały wzdłuż rzek jako rabuśnicy, a Lech był Ugrofinem, który pochodzi z Ladaku dzisiejszego, z miasta, które nazywa się Lech. Tak jak mówimy, Poznaniak, Warszawiak, tak to był Lechita z Lech. Rzecz jest niesamowicie fascynująca, bo proszę sobie wyobrazić, że na granicy Ladaku, blisko granicy, w Srinagarze, północny Kaszmir, jest mauzoleum Jezusa Chrystusa, który jedwabnym szlakiem, ja nie chcę nikogo z Państwa tu obrażać, ale ja przekazuję legendę, który jedwabnym szlakiem, po tym jak uniknął śmierci, przewędrował na wschód i spędził resztę życia na skraju Ladaku. Jest sarkofag jego, Yusu Asap się nazywa. Jest mauzoleum jego żon, miał dwie. Ma wyznawców, 70 milionów ludzi. Wierzy w to. W XIX wieku był dziennikarz rosyjski, pochodzenia frankista, tak jak nasz obecny ekspert od energetyki, Naimski. Otóż ten frankista nazywał się Notowicz. Dostał pieniądze, odbył podróż statkiem, później karawanami do Srinagaru, opisał, wydał książkę w Paryżu, Prawdziwe życie Jezusa Chrystusa. Książkę wydał w dużym nakładzie, jej rękopis przewiozła pani Rajewska, córka szefa ochrany carskiej w Paryżu, na wschód do Petersburga, i książkę wydano w ogromnym nakładzie w najbardziej katolickim kraju świata. Jaki to jest kraj? Rosja. Nie. Katolicki? Brazylia. W Brazylii. Żeby przewrócić ludziom w głowach. Ta wojna hybrydowa nie jest niczym nowym. Tu mieliśmy klasyczny przykład. Także mamy jedwabny szlak, ma przeciekawe aspekty, i myśmy powinni robić wszystko, żeby nasze potomstwo, nasze wnuki było otwarte na wschód, na daleki wschód, na Iran, bo to są nasze korzenie, oczywiście mentalne korzenie. My jesteśmy różni. To Rzeszowa, jakieś wykopaliska świadczące właśnie. Ostatnio słyszałem taki komunikat w telewizji był, że właśnie wykopaliska jakieś potwierdzają nasze kontakty z Iranem, naszych tutaj terenów. Mogę coś zrobić? Co? Łapa. Dziękuję. Nie spodziewałem, nie znam tego. No. Tydzień czy dwa temu słyszałam. Ależ oczywiście. Oczywiście, mamy niesamowicie wiele wspólnego w relacjach ludzkich. Tutaj jest kolega, który zajmuje się nawozami sztucznymi, chce utylizować, jest czy go nie ma, nie ma. Woźniak chce utylizować fermy kurze, produkty z tych ferm.
Natomiast ja, ponieważ spędziłem 3 lata w Iranie, w Szachinszachu, pod Isfahanem, byłem świadkiem, jak najwspanialsze, największe w tym czasie miasto świata zbudowano, przepraszam, na Ptasim Gównie. Zbudowano ileś wież, w których Żydzi dotarli tam z zachodu, trzymali nie tylko gołębie, trzymali wszelkie ptactwo, wybierali to, co ptactwo robiło i sprzedawali. Tak powstał Isfahan, Sepahana. Wierzyć się nie chce, że można było w taki sposób sformułować. O, ten kolega przyszedł. Tutaj właśnie mówiłem o tobie. Tak, mówiłem o tym, co chcesz robić. Mamy bardzo otwartą sprawę. Nie jesteśmy zamknięci. Jesteśmy na swój sposób bardzo odważni. Niestety pozwoliliśmy sobie, że nam na głowę zaczęto wchodzić. Zaczęto zrobić z nas kolonie rozmaitych Lidli i innych magazynów handlowych. Zobaczymy, co będzie dalej. Ja jestem dobrej myśli. Ja nie. Co? Ale co będzie? No. Bo pan wspomniał o panu Morawieckim, o ojcu fizyku, o jego wicepremierze. Nie, przepraszam pana niezmiernie. Ja po mojej działalności w Czeczeniu jestem na jedno ucho w ogóle głuchy, a na drugie muszę słuchać. A ja jestem po operacji. Aha. No, zadaję pytanie. To może pani. Mówił pan o wicepremierze Morawieckim, o jego ojcu fizyku. Tak. I co z tego wynika? Teraz jeszcze pan. Proszę pana. Kornela ja znam. I to połączył pan z Lechem. Co? I ten wątek Morawiecki połączył pan z Lechem. Z Lechu i dlatego, że Lechu musi za coś zapłacić. A nie, przepraszam, może chodzi o innego Lecha, że Lechu musi za coś zapłacić, to chyba... O prezydenta. Zaraz, spokojnie. Obecnego wicepremiera ja poznałem, jak miał, nie wiem, półtora roczku. Kornela, Solidarność Walczącą, doktora nauk fizycznych, znamy się bardzo, bardzo dawno. Nie podzielam jego takich miękkich, czy też sympatii prorosyjskich. Natomiast jest to bardzo inteligentny, otwarty, fajny człowiek. Ciekawą rzeczą, niewątpliwie bardzo jest fascynującą, sprawy polityki dnia dzisiejszego. Nie jestem kompetentny. Ja się znałem na nadzorze nad budową rurociągów. Tak. Natomiast to, że porozgryzałem pewne rzeczy, ma to wiele różnych aspektów. Było to związane chyba z moją taką ostym Ali Mustafą Michałowskim. Tutaj, prawda? W mojej rodzinie myśmy się bali nikogo. Tylko siebie. Tylko siebie. Jeżeli coś jest nie tak. Niestety kobiety, z którymi byłem, cierpiały na tym ogromnie. Było ich 3. Dzieci mamy dużo. Wnuków jeszcze więcej. No, ale to jest życie. To jest życie. Tak, słucham, tylko błagam głośno. Panie redaktorze, ja mam takie pytanie. Chodzi teraz o dywersyfikację gazu. Gaz LNG z Kataru, bo to dzisiaj też Katar ma kłopoty z uwagi tam, powiedzmy, na terroryzm. Jak i też gaz ze Stanów Zjednoczonych, który przypłynął.
Czy to daje nam gwarancję, co PGNiG, mówię tutaj, Woźniak, powiedzmy tam, załatwia? No to trwają miesiące, to nie jest dnia na dzień, prawda, wypicie zupy, że uzależni nas rzeczywiście od systemu, powiedzmy, gazowego od Rosji. Tym bardziej, że widzimy, że Gazprom ma, rzeczywiście trzeba to oddać, doskonałych lobbystów w całej Europie Zachodniej. Oczywiście. Bardzo nie lubię takich pytań. A nie byśmy lubić. Ponieważ to, co powiem, może się Państwu wydać niewiarygodne wręcz. Ta zaraza grafomanii ugryzła mnie bardzo dawno temu. 41 lat temu byłem współpracownikiem, ja mam 78 lat, byłem współpracownikiem przeglądu technicznego i innowacji i popełniłem wówczas tekst, który ma tytuł Czekamy na LNG. 41 lat temu. Po tym tekście byłem wówczas zastępcą jednego z dyrektorów firmy Instal Export, która urzędowała w Warszawie na ulicy Świętokrzyskiej 14A. Telefon do KC, z KC, towarzysz Zieliński, pamiętam to doskonale, mam się natychmiast zjawić. Zjawiłem się. Towarzysz Zieliński był szefem Wydziału Przemysłu. Gabinet? Przy gabinecie za takimi drzwiami szklanymi. Maleńki salonik, gdzie na stole stały trzy filiżanki na kawę i koniak gruziński, bardzo dobry. No ale ja byłem taki trochę zdetonowany. Przypadkowo przechodził przez ten salonik towarzysz Edward Gierek. Spędziliśmy 2 godziny, tłumacząc mu, co to jest LNG. I rozstaliśmy się z ogromną wzajemną sympatią. Zachowałem tą sympatię do dzisiaj do niego. Mówi, towarzyszu inżynierze, macie rację, ale będziemy musieli was bo się towarzyszom radzieckim bardzo nie podoba to, co robicie, to, co żeście napisali. To było jeszcze przed początkiem kampanii o budowie gazociągu jamalskiego. I w ciągu tygodnia wysłano mnie, wiecie gdzie? Do Teheranu. Na pozycję attaché technicznego ambasady, który zaczął kierować budową parku zbiornikowego ropy naftowej w Szachinszachu pod Isfahanem. Opisałem to w książce Filar tronu Szachinszacha. Książka się nie ukazała, bo cenzura PRL-owska zadziałała. Teraz być może wydawnictwo Zysk 4. moją książkę tym razem weźmie. Pytał się pan LNG. Oczywiście dla nas jest to bardzo ważna sprawa. Fatalna lokalizacja. Powinien być zlokalizowany w Niechorzu. Na środku pomiędzy Gdańskiem a Szczecinem, albo w Szczecinie, nie w Szczecinie, w Gdańsku. Powinniśmy uczestniczyć w projekcie Nord Streamu na zasadzie co najmniej 12,5%, aby mieć prawo żądania, aby Nord Stream wylądował na brzegu Pomorza Zachodniego, żeby statki kontenerowce, które płyną do terminalu LNG, nie przechodziły nad rurą.
bo tam jest zaledwie 2 metry wysokości. Bardzo znikoma. A biorąc pod uwagę ruchy tektoniczne i wibracje, Polska miała trzęsienie ziemi. Wyobraźcie sobie Państwo, 6 stopni skali Buforta. Bardzo duże. Ale w jakim Richtera. Co? Richtera. I stąd istnieje zagrożenie. I stąd każdej chwili można zablokować dopłynięcie statku z LNG. LNG to jest Liquid Natural Gas. Charakteryzuje się tym, że z 1 metra sześciennego gazu płynnego otrzymujemy, ja mogę się mylić, 513 metrów sześciennych gazu w gazie. I to jest temat przeciekawy. Jeżeli w Kanadzie, eksploatując zasoby łupków, czy zasoby ropy, czy gazu, uzyskuje się za każdym razem zgody narodów, które tam mieszkały przed Kanadyjczykami, na piśmie, i pewien procent im się płaci, Unia Europejska ma obowiązek żądać od Gazpromu zgody Hantów, Mansów, Czukczów, tych narodów, które mieszkają na terenach, gdzie wydobywa się ropę i gaz. Nie macie pojęcia, jak się niszczy środowisko, wydobywając ropę. Ja widziałem te masakry środowiska. Ale to już jest zupełnie, zupełnie inna sprawa. Ja mam jutro, pojutrze spotkanie w NOCie, gdzie pozwolę sobie na używanie języka bardziej technicznego. Ale to jest znowuż odrębna sprawa. Słucham? Tu w Poznaniu w NOCie, czy? Nie, w Warszawie. W Warszawie. Ja nie jestem fobem, rusofobem, anglofobem. Po prostu lubię, jak wspomniałem, Mongołów, lubię Czeczenów, nie bardzo lubię Amerykanów i nie bardzo lubię Rosjan. Jesteśmy narodem, który razem z Ukraińcami tworzymy najbogatszą, największą część Europy zajmujemy i mamy najpiękniejsze kobiety. A niech pani mówi głośno. Co? Pan chyba nie usłyszał. Pani nie, bo pytanie. Ja się pytałam, czy Gruzinów pan lubi? Gruzinów czy pan? Bo to jest takie... Szczerze... Wymieszane nacje. Mieszane uczucia. Tak. Mieszane uczucia. Te narody, które jakoś tak dały sobą manipulować, a Gruzini dali przez minione wieki, tak samo jak i Ormianie dali, odrębna sprawa. Odrębna sprawa. Pan powiedział też, że przez tą miękkość naszych władców myśmy wpadli w jakąś pułapkę. Proszę pana, jeżeli byśmy zaczęli analizować dzieje Rosji, zobaczylibyśmy, w jaki oni perfidny sposób od 1717 roku, od czasu Sejmu Niemego, wykorzystują polskich decydentów, łącznie z Kościołem katolickim. Należałem do bardzo bliskich doradców Lepera. Byłem członkiem i Rady Programowej, i napisaliśmy z generałem Tadkiem Jauerem program samoobrony. Należeliśmy do tych, którzy zablokowali budowę gazociągu jamalskiego po to, aby renegocjować pakiet porozumień gazowych, aby Polska miała z tego konkretny zysk. Jako że
przewóz towarów przez czyjeś terytorium ze starogórno-niemieckiego nazwane mytem jest czasami bardzo opłacalną rzeczą. Na przykład miasto powstało niejedno w dziejach gatunku ludzkiego dzięki mytowi. Singapur na przykład, skąd się wziął bogactwa miast holenderskich, Gdańsk, bo to było myto. Gdy temat myta wraca, to nie jest tylko kwestia bursztynu. Tu mnie kolega pokazywał miejsca, gdzie prawdopodobnie mieliśmy do czynienia z szlakami bursztynowymi, które docierały, nawiasem mówiąc, do Turcji, aż do Grecji. Natomiast jest sprawą otwartą. Dlaczego nasi decydenci zrezygnowali? Otóż kilkanaście procesów sądowych, które mnie wytoczono, kilkanaście, wytaczał je profesor, nie profesor, pan świętej pamięci Aleksander Gudowaty, o którym nie będę źle mówił, bo żeśmy się na koniec ucałowali i powiedzieli, miałeś rację. Kupował sobie decyzje sądów. Kupował sobie pomoc takiego Falandysza, Wendego, Tulei. Ci ludzie mnie osądzali na kary, na duże pieniądze, parę rzeczy. Za co? Za ujawnianie mechanizmów w tychże moich książkach. Ja mówię to nie po to, żebyście kupowali te książki. Ja wam po prostu mówię, jaki był mechanizm. Że przesyłanie mediów dzisiaj ma znaczenie geopolityczne, ekonomiczne, związane również jest z bezpieczeństwem, nie tylko energetycznym. Na przykład wzdłuż gazociągu jamalskiego ułożono kabel. 24 wiązki kabla. Do sterowania potrzeba dwie. 22 to jest kontrola sieci przesyłowych całego naszego kraju. Po moich awanturach spowodowały, że zatrzymano budowę centrum Europol Gazu, firmy Gazpromu w Warszawie, przy placu Powstańców Warszawy, przy Powązkach, stoi do dzisiaj. Władowaliśmy 150 chyba milionów dolarów. Stoi do dzisiaj, bo tam miała być centrala operowania kablami światłowodowymi. Pani podniosła paluszek. Nie, myślałam, że ten budynek taki jest wysoki, opuszczony, co był budowany jakiś biurowiec w centrum Warszawy, ale właściwie nie wiem, czy to jest ten budynek? Nie, nie to jest nie. Ten na Powązkach. Aha, na Powązkach, tak. Jeśli można do naszej historii wrócić. Słucham? Do naszej historii. Sarmatyzm tłumaczy wszelkie bitwy, wojny z Rosją. No jesteśmy zupełnie różni. No, a górą idzie Słowianie. Jeszcze raz mówię, jesteśmy zupełnie różni. Tak, ale dlaczego to my tak przytłuszczeni jesteśmy i nie mamy swojej właśnie szerokiej historii sarmackiej, że o, jesteśmy... Opinia, którą ja tu wygłaszam, to nie jest moja tylko. Miałem okazję poznać Wańkowicza. Bardzo mnie przekonał. Jak wspomniałem, rozmawialiśmy z Herlikiem Grudzińskim, Giedroyciem. Przez te moje relacje z ojcowskie, przez
Zarychtę, Lepeckiego. Pozwoliłem sobie przed państwem, bo 6 lat temuśmy się poznali z tym lokalem, mówić to, co myślę, to, co wiem. Uczestniczyłam, pamiętam. Pamięta pani? O! No to dziękuję, że pani przyszła jeszcze raz. No, to było ciekawe dla mnie przeżycie. Prawda zawsze jest najcenniejsza. I bolesna. I prawda jest bolesna. Dlatego doceniłam. Spalili mi dom. Rozwalili mi rodzinę. Córki moje. Jedna mieszka w Rzymie, druga mieszka w Dublinie, trzecia mieszka w Londynie. Bo tatuś był nie do życia. No tak. Posługiwano się wszelkimi dostępnymi metodami. Wszelkimi. Słowiański. Allah dał, że żyje. Ale który to był rok w takim razie? Co? No to były lata. Co? Co? No, gdzie panu spalono dom? Tak jak powiedziałem, 40 lat temu, zacząłem temat LNG. Wróciłem później z Iranu, posłano mnie natychmiast do Libii, z Libii do Abu Dhabi, z Abu Dhabi do Iraku, żeby mnie nie było w Polsce. Żeby mnie nie było w Polsce. Później to małżeństwo się rozleciało. Była Kanada. W Kanadzie miałem bardzo ciekawe kontakty. Bardzo interesujące. Powiem państwu takiej w formie dygresji. Są dwie szkoły. Jedna szkoła szepcze do ucha drugiemu i ogląda się wokół, prawda, czy nikt nie słyszy, a druga mówi otwartym tekstem. Gdy mieszkałem w Nowym Jorku, na Fairview Avenue, na którymś tam piętrze, po powrocie z Libii, była tam moja ówczesna znajoma. Byłem bardzo szczęśliwy. Miałem kasę. Telefon. Dzwoni jakiś taki dość arogancki, damski głos. Czy pan Michałowski? Tak. Tu. Dyrektor Goble chce z panem rozmawiać. Ja mówię, ja jestem w Nowym Jorku. No, dyrektor Goble się włączył. Dobrze, niech pan przyjedzie. Ja mówię, kto? Ja? Chcesz rozmawiać, bracie? No to przyjedź. Minęło parę godzin. Przyleciał. Przyjechał samochodem, takim długą limuzyną, wszedł na górę, to było chyba 17 piętro, taki wieżowiec, Fairview Avenue. I mały taki pinczerowaty gospodarz, Portorykańczyk, a koło niego stoi blondyn w moim wieku, który przez wizjer pokazuje mi książkę. Tą, którą ja państwu pokazałem. Proszę. Z Polem Goble, szefem CIA Departamentu Wschodniego, poznałem się wówczas w Nowym Jorku. Nasza przyjaźń trwała do czasu jego zejścia z tego świata. Kilkadziesiąt lat. Był doradcą prezydentów Litwy, Łotwy, Estonii. Był szefem Instytutu
Baku. Bardzo ciekawy człowiek, bardzo inteligentny. Pozwoliłem sobie parę słów o nim wspomnieć. Paul Goble, dyrektor CIA, prosił mnie o pewne materiały. Skąd miałem archiwalia dotyczące Ossendowskiego czy Ungerna? Miałem poprzez, to jest osobna dygresja, takiego Batę Maundżanca, syna pierwszego, drugiego sekretarza w Mongolii w tym czasie. Jeszcze żył, chyba Choibalsan. I pozwoliłem sobie w jednej z moich książek napisać podziękowanie dla CIA za udostępnienie materiałów archiwalnych. Redaktorka, która to czytała, dostała powoli, no zaraz, zaraz, no to my mamy CIA dziękować? Tak, bo udostępnił materiały archiwalne. Wyobraźcie sobie Państwo, 4 lata temu, czy 5, zwrócił się do mnie na spotkaniu w Warszawie, w Rembertowie, na konferencji poświęconej geopolityce. Andrzej Karbowski, mówiący doskonale po polsku, wizytówka, sekretarz ambasady rosyjskiej w Warszawie. I informacje, które uzyskałem od niego, pozwoliłem sobie umieścić w książce, która tu leży, z tekstem Kwerenda w archiwum FSB na Łubiance, na zasadzie barteru. On chciał informacje o Polakach na Dalekim Wschodzie, ponieważ Karbowski, jego dziadek, był komisarzem w Chabarowsku i chciał się dowiedzieć coś, prawda. Ja miałem materiały, Państwo nie uwierzycie skąd, z Australii, ponieważ pan Lukas, który się urodził w Chabarowsku, który młodość spędził na Dalekim Wschodzie, wyemigrował po II wojnie, a mieliśmy pod Monte Cassino 9 żołnierzy z Dalekiego Wschodu, którzy w życiu nie byli w Polsce, a polegli za Polskę. I ten Karbowski wywiązał się, musiałem zapłacić 2200 zł za kwerendę w archiwum FSB na Łubiance. Jest to odnotowane w książce. Więc w tym momencie Państwo macie sytuację, w której gość tego lokalu przyznał się do kontaktu CIA i FSB. No, w tym momencie nasi rozmaici decydenci mają też problem, co ze mną zrobić. Z przyczyn życiowych niejako. Pytała się pani, pożar uderzył pior. Ja mieszkam w dużym domu, w lesie, pogranicze Warszawy, Michalin. Mi się tam bardzo podoba. I pewnie las. Gdy wracałem z... Słucham? Pewnie las pan ma. Las. Las, mam wysoki las. Gdy wracałem z Tuwy, to było 17-18 lat temu. Zadzwoniłem z Moskwy do domu, nie odbierał telefon. Dowiedziałem się przed sąsiadów, że spalił mi się dom. Okazuje się, że piorun kulisty rzekomo uderzył w dom, który otoczony był
sosnami, jest otoczony sosnami. Piorun kulisty. Ludzie. Lepera zlikwidowano po tym, jak umówił się z Sakiewiczem z Gazety Polskiej na wspólne działanie w ramach Ligi Konsumentów Gazu, które miało się zakończyć zablokowaniem budowy gazociągu jamalskiego do czasu, kiedy zaczną płacić. Kosztowało go to życie. Ot, tak to wygląda. Z naszych polityków, jak powiedziałem, ja cenię w zasadzie tylko ojca Tadeusza Rydzyka, któremu z ogromną satysfakcją przesyłam tym razem również tylko, że to nie polityk. Podanie. Słucham? To nie polityk, w sensie takim. To jest polityk. To jest polityk. Bardzo wielu ludzi nie lubi tego, że jestem oszołom radiomaryjny. Więc ja pozwoliłem sobie zademonstrować, że nie jestem chrześcijaninem, a wolno mi cenić współobywatela. 6 lat temu, chyba parę tygodni po spotkaniu tutaj, miałem spotkanie w Olkuszu z jego krajanami, bo Rydzyk pochodzi z Olkusza. Temat bardzo określony. To jest sprawa właśnie rurociągowa i prowadził je dzisiejszy prezydent Duda. Jest w internecie. Znajdziecie informacje, żeśmy mieli... Co? To jest... Znajdziecie, to nie jest specjalny problem. Duda Michałowski i znajdziecie to państwo. Więc mieliśmy tutaj płaszczyzny porozumienia. Bo prezydent jako człowiek, którego ja darzę ogromnym sympatią i szacunkiem, tego człowieka akurat ojciec Rydzyk wysłał, żeby prowadził spotkanie w Olkuszu. Tam, gdzie na sali było około 200 ludzi, głównie tych, co go znali. Pytaliście się państwo o sprawy inne. Padło las, przepraszam, że się wtrącam. Las padło słowo. Jak pan profesor... Nie rozumiem. Las, lasy. Drzewa. Białowieżę. Aha. Nie będę się wypowiadał. Ja jestem myśliwym, poluję sam. Znam ministra. Pozwólcie, że pewne tematy nie będę ich poruszał, bo się na tym po prostu nie znam. Bo to jest odrębna bajka. No tak. Prawda? No, trudno mi się ustosunkowywać do malarstwa, do poezji, do innych rzeczy. A koleżanka poetka była, tu też pamiętam, tak? Basia Walicka, tak. Basia już jest bardzo starsza pani. Tak. Opowiadała, no, że właśnie w lesie ma chatę, rysie przychodzą do niej, tak, i zlikwidowała. Wszystko prawda. Tak, a ona była tutaj później? Nie. Nie, wtedy była. Więc Basia jest o tyle, była ciekawą istotą, że jej mąż był bratankiem Jotko Narkiewicza, współpracownika Piłsudskiego, z którym razem działał i który był wysłannikiem Piłsudskiego do Paryża. Jotko Narkiewicz. Pochodził z północno-wschodniej Rzeczpospolitej. Także tutaj mamy pewne więzi. Pewne więzi. No może jeszcze przyszłość, przepraszam, wyciągnę. Właśnie z
stamtąd Litwa, w ogóle ten obszar Międzymorza i tak dalej, jak to się ma właśnie do siły Sarmatów? Żeby nas trochę wzmocnić. Naciska pani pewne... No. Bardzo dobrze. Dziękuję. Postanowiliśmy zarejestrować stowarzyszenie Konfederacja Bałtyk Morze Czarne. O, coś. Powstała grupa ludzi. Z nazwisk, które was mogą zainteresować, tam jest Andrzejewski, mój kolega z matury z Gdyni, senator wielu kadencji. Jest Romuald Szeremietiew, generał, którym kiedyś startowałem w jego listy na wyborach. Jest profesor Żakiewicz, profesor Wrzesiński, profesor Soroka. No, jest idea, żebyśmy zintegrowali nasze działania z Ukrainą w obszarach kultury, przemysłu zbrojeniowego, energetyki, wszelkiego rodzaju elementów, które nas będą łączyły, zawsze będą łączyły. Okres trudny, dramatyczny, wszystkie narody Europy miały za sobą. Myśmy też mieli. Fakt, że mieliśmy dwóch królów Ukraińców, Michała Korybuta Wiśniewieckiego i Jana III Sobieskiego. To byli Ukraińcy. Fakt, że mieliśmy prezydenta Paderewskiego, urodzony też na Ukrainie. Przepraszam, to była Polska częściowo. No to była Rzeczpospolita, wielu narodów. No to są fakty. O faktach się dyskutować raczej nie powinno. Także, jeżeli kierownictwo klubu uzna rzecz zawartą, za celową, to warto by było tematyce polsko-ukraińskich spraw poświęcić trochę czasu. Bo jest fascynująco i ciekawa. I to jest mechanizm, gdzie nas bez przerwy Moskwa usiłuje podzielić. Miałem bardzo konkretne pytanie, bolesne. I to bardziej z dziedziny technicznej. Jest pan doskonale zorientowany w przepływie energii. Niech pan podejdzie bliżej, słucham. Jest pan doskonale zorientowany w kwestii przepływu energii, gazu, etc., tak? Chciałbym zadać pytanie, czy widzi pan sytuację zagrożenia w kwestii Kataru, sytuacji, która obecnie dzieje się z zamkniętą strefą powietrzną, z tym, że Katar generalnie jest największym dostawcą gazu, posiada największą flotę statków gazowych. Czy nie jest to przypadkiem kolejny monopolista na rynku, który zmieniając sytuację z rosyjskiego zamieniamy na katarski konsortes razem z USA? Widzi pan, rusza pan temat. Moim kolegą był nieżyjący już od lat Szamil Basajew. I on udzielił mi wywiadu jako redaktorowi naczelnemu Rurociągów. Ja wydaję to czasopismo 21 lat. Gdy użył określenia, oni są terrorystami dla nas, my jesteśmy terrorystami dla nich. Temat Katar powstał w głowach, ja ich nazywam rosyjskojęzycznych mieszkańców Nowego Jorku. Cały mechanizm nawały emigrantów ekonomicznych do Europy, on tak sam z siebie nie wyszedł. Jestem absolutnie przeciwny przyjmowania ich do Polski.
W Wikipedii znajdziecie informację, że jestem muzułmaninem. I proszę to podkreślić. Absolutnie przeciwny. Odpowiedzialność ponoszą kraje, które miały kolonie. To raz. Dwa. W żadnym wypadku nie wolno stwarzać sytuacji, że się rzesze młodych ludzi niedokształconych wpuszcza, daje im pieniądze na życie, daje im kobiety. I czego się my oczekujemy? Co my chcemy? Istnieje obszar geograficzny w Europie, który się nazywa Nogajski Step albo Stawropolski Step. I jest taka legenda, kto włada Nogajskim Stepem, włada Europą. Jest to obszar leżący pomiędzy północnym Kaukazem a Morzem Czarnym. Wyobrażajcie sobie. To jest obszar, gdzie się fantastycznie nadaje, żeby tam osiedlać tych emigrantów. Mężczyznom dać oczywiście broń i niech wracają do siebie. Głupota Amerykanów jest niesamowita. Ja pamiętam, co oni wyrabiali w Libii, gdy chcieli pozbyć się Kaddafiego, który zagroził obniżeniem ceny baryłki ropy. W tym momencie Francuzi przypadkowo, dowiedziawszy się, zaatakowali lotnictwo francuskie, zaatakowało Libię. I było 2500 startów samolotów francuskich. Żeby te 2500 startów wykonać, należało przygotować się co najmniej 7 miesięcy. Bo to jest kupę techniki w tym jest. A jednocześnie, wiecie co Amerykanie przede wszystkim bombardowali w Libii? Stację pomp wodociągu, który transportował wodę spod Sahary na wybrzeże Morza Śródziemnego. Bo Libia zaczynała być kwitnącym ogrodem. Zrobili to skutecznie. To, co wyrabiają na Bliskim Wschodzie, ja nie chcę rozwijać tematu, bo byśmy tutaj musieli wino jakieś postawić i rozmawiać. Natomiast nie rozumieją mechanizmów. Mówię o geopolityce. Są przekonani, że pieniądz wszystko załatwia. Szczególnie Soros. Co? Soros szczególnie. No, bardzo groźna postać. Ja pamiętam, miałem okazję kiedyś się brać udział w takiej konferencji z panem Balcerowiczem, to jeszcze czasów samoobrony, gdy podnosiłem sprawy właśnie ekonomii gazociągu jamalskiego. No i mówię, dlaczego nie zlecono polskiej hucie Ferrum produkcji rur? A tu decyduje, to Balcerowicz, a tu decyduje ten, kto wydaje na to pieniądze. Totalny idiotyzm, ponieważ rurownia Ilva we Włoszech, która dostarczała rury, właśnie panu Guzowatemu, który je składował, charakteryzowała się tym, że finansowała działalność Komunistycznej Partii Włoch. I myśmy nie produkowali rur przez rurę, która przechodzi przez nasz kraj. Mimo że w Peru spotkałem rury produkowane przez Hutę Ferrum w 1904 roku. Jeden z najstarszych zakładów rurowych w Europie.
ale to już jest następna sprawa. Ja też byłem na spotkaniu 6 lat temu, bo widzę, że pani... Co, co? Też byłem na spotkaniu 6 lat temu tutaj, tak? Bo ten czas rzeczywiście szybko, szybko przeleciał. I byłem też tu spotkaniu z doktorem Stanisławem Krajskim i się powołałem na to poprzednie, właśnie na pana jako muzułmanina, bo doktor Krajski powoływał się na znaczenie islamu powiązania z masonerią. No i właśnie tak. Powoływałem się, że pan jako muzułmanin reprezentuje interes no, państwa polskiego. Także no, tutaj pan wydaje świadectwo, że no, są inne rzeczy niż można by było z tamtego wykładu tylko wnioskować. No i jeszcze jedna rzecz mnie uderzyła. Wtedy stawiał pan tezę, że Nord Stream powinien mieć odnogę w Polsce. To samo dzisiaj mówiłem. Tak, właśnie sobie przypomniałem przez to. I ja w różnych dyskusjach do tego wracałem, raczej zbywano to dosyć milczeniem, nawet nie próbowano do tego nawiązywać. A zastanawia mnie inna sytuacja, że jeżeli my nie bierzemy tego myta, jeżeli jednak Rosjanie z Niemcami się dogadują, wydają grube pieniądze, żeby ten Nord Stream w no, warunkach bardzo trudnych puścić przez morze, no to prawdopodobnie nie są zainteresowani, żebyśmy my mieli w tym udział, prawda? To jest, chodzi o ominięcie nas za grube, grube pieniądze, bo przecież lądowy rurociąg byłby tańszy. Widzi pan... Jak wspomniałem, mam tyle lat i pewna dygresja. Morze Bałtyckie po zakończeniu II wojny światowej zostało wykorzystane jako miejsce, gdzie zrzucono nie magazyny, tylko zasoby broni chemicznej z okresu I wojny światowej. Gdy ta broń zaczęła wchodzić na pola walk, wojna się skończyła. Wówczas, po II wojnie, Anglicy chcieli coś z tymi magazynami zrobić, Francuzi również. Dogadali się z towarzyszami radzieckimi i ja pisałem na ten tekst, publikowałem ten tekst w rurociągach i kilkadziesiąt statków zatopiło w Bałtyku zasoby broni chemicznej. Nie ma metalu używanego w działaniach wojennych, żeby nie korodował. Już teraz spotyka się coraz rzadziej wprawdzie pływające dorsze białe, które chemia powoduje, że one bieleją. Te zasoby armia radziecka, raczej marynarka radziecka, żołnierze, marynarze brali litra na głowę i płynęli w Bałtyk. Jak tylko przestali widzieć wybrzeże, no to do wody litr i wracali. Nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy zebrali z powrotem za pieniądze Unii Europejskiej te zasoby i przypadkowo je osadzili na trasie Nord Streamu. Nie ma tematu? Nie ma tematu. Ale. Tu trzeba, przepraszam panie, chłopów z jajami. Tu nie można w ten sposób prowadzić polityki, którą nasi realizują. Nie można. Między układni
wyczyszczone buty, garniturki, wszystko fajno. Tylko co dalej? Nie ośmielam się zajmować stanowisk politycznych. Powiedziałem panu, państwu, temat broni chemicznej w Bałtyku. Ale tematów jeszcze jest parę innych, przeciekawych tematów, fascynujących tematów. Hołk! No, oczekujemy, przepraszam, co? Najbliższej też debaty, że tak powiem, z panem, no, który się nie boi prawdy mówić. Proszę pani. Najbliższe. Oczywiście jest sprawa decydentów. Dziękuję za zaproszenie, bo jest to bardzo dla mnie zaszczyt. Pan Józek był osobiście organizatorem. My gościliśmy pana. Co, co? Mówię o panu Józku, który tam zaraz przyjdzie do nas. Był takim inspiratorem, żeby pana tu jeszcze raz ściągnąć. Oczywiście, proszę państwa, jesteśmy w księgarni katolickiej, mamy swoje poglądy. Te rzeczy, które słuchamy, to są rzeczy, które gdzieś tam w literaturze istnieją, ale my wierzymy, że Jezus jest Bogiem, naszym Zbawicielem, Odkupicielem i to jest moja wiara. Tak mi da pomóc Bóg, wszyscy święci. Amen. A w związku z tym słuchamy różnych rzeczy, które wynikają tak samo z kulturowych uwarunkowań, z tego wszystkiego, co widzimy w świecie. Jest to jakaś prawda tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, którą chce się nam zaszczepić, większej czy mniejszej, czy mniejszym względzie. Pan oczywiście zwiedził cały świat. Pan jest ekspertem. Nie, tylko 130 krajów. 130 krajów. Pan zwiedził właściwie cały świat i pan właściwie jest, no, dla nas zawsze był takim największym ekspertem od rurociągów. Od ekonomii, od dbania o bezpieczeństwo energetyczne. Ja przepraszam, musiałem, bo takie są. Była taka scysja tam, nie wiem, czy pan, mam nadzieję, że państwo nie słyszeliście. Ktoś z taksówkarzy wyzywał naszą księgarnię od najgorszych, jakby można. To dziękuję bardzo. Nie było słychać, tak? Nie. Dziękuję bardzo. Że księgarnia katolicka to jest. Nie ma nic gorszego i tak dalej. Przepraszam bardzo, żeby to było. No, ale co, kogoś chciał przywieźć? Taksówką, muszę się wtrącał. Proszę, no jakaś taka była sytuacja, która, no przykra, nie chciałem tutaj państwu to mówić. Ja mam nadzieję, że nie było słychać. Nie było. Dobrze. Ja może zapytałbym jeszcze, bo tak. Sprawa jest energetyczna, prawda? Co? Sprawa energetyczna. Tak. Chciałem zapytać, bo tu mówimy o gazie, mówimy tak o tych kopalinach, tak, ale powiedzmy jest i geotermia, i gaz łupkowy. Chciałem zapytać, i mamy węgiel, więc czy i wtedy, wykorzystując tego typu źródła, no nasuwa się sama taka myśl, no nie trzeba być ekspertem, żeby wiedzieć. I wtedy, powiedzmy, tracą na znaczeniu te inne źródła, bo tu jest jakby naturalna, wewnętrzna też taka. I co z tymi sprawami? Tak. Po angielsku to jest shell gas. Wymaga ogromnej ilości wody. Wymaga bardzo jadowitych chemikaliów. Po odpompowaniu gazu trzeba coś z tą wodą zrobić, tylko to już wtedy nie jest woda, tylko to jest zanieczyszczona ciecz. Istniała koncepcja, żeby budować rurociąg z obszaru, gdzie występuje gaz łupkowy w Polsce nad Bałtyk i później transportować do rejonów, skąd wydobywa się obecnie, w rejonie Skaregat, Kattegat, na zachód od wybrzeża Norwegii, gaz i tam tłoczyć. Dla naszych warunków, dla Polski, kraju, mam nadzieję, że nie będę już tak długo się na tym świecie to kojarzył. Podstawowym problemem pokolenia naszych wnuków to będzie brak wody. Polska jest krajem, gdzie kryzys wodny
narasta. To jest opinia nieżyjącego już dawno profesora Sokołowskiego. To jest opinia profesora Żakiewicza, profesora Dakowskiego, profesora Bojarskiego, że kryzys wodny i nie można iść w kierunku rozwoju technologii wykorzystania shale gazu, czyli gazu łupkowego, w kraju, który ma ogromne problemy z wodą. Na karku. Kanada jest zupełnie innym obszarem. Zupełnie innym obszarem, chociaż w Kanadzie występują coraz większe problemy zanieczyszczenia środowiska, właśnie spowodowanego tym shale gazem. My mamy parę rzeczy, moim zdaniem, fascynujących. Wspomniałem nazwisko Sokołowski. Proszę wystukać, w internetach się pojawi. Nie żyje. Profesor Sokołowski był takim jak gdyby guru, mistrzem profesora Żakiewicza. My jesteśmy krajem położonym na bombie geotermalnej. Gorąc wnętrza kuli ziemskiej nie rozkłada się symetrycznie. To jest taki jak gdyby półksiężyc od rejonu Szczecina po rejon Przemyśla. Tak idzie aż pod Grzędę Sokalską. I na tym obszarze, na głębokości już około 3 km, występują nie źródła geotermalne. Występuje temperatura osiągająca 600 stopni Celsjusza. I wówczas wystarczy wprowadzić odpowiedniej średnicy rurę, pętle rurowe, żeby pozyskiwać wodę, na wysokość wyciągnąć ją powierzchni ziemi, 3 km, taką, żeby miała 450 stopni. A z wodą, która ma 450 stopni, można zrobić wszystko. Nie tylko ogrzać miasto. Ale na terenie Polski również na tej głębokości występują. Na terenie Polski występują te temperatury, te geologiczne. I profesor Żakiewicz jest autorem koncepcji i praktycznie już zrealizowanej, bo jest to ojciec polskiej siarki, wykonania pewnej ilości odwiertów. Odpowiednie maszyny są, które drążą 3-kilometrowej głębokości sztolnie, pionową. O jakiej średnicy? Co? Jaka średnica? Tajemnica. Średnice około 25 metrów. 25 metrów średnicy? I one się tam zmniejszają. To już jest technologia wykonawstwa. Minimalna średnica to jest 4,5 metra. Ale odpowiednio więcej to kosztuje kupę pieniędzy, taki wiertnia, 20 parę milionów dolarów. Ale musi być decyzja. I wówczas mamy bezpieczeństwo energetyczne zapewnione. I ekologiczne. Co? Oczywiście, i ekologiczne. Nie jestem zwolennikiem gazu łupkowego. Kiedyś użyłem określenia gaz z łupków dla głupków, co zresztą pani pamięta to? Tak, bo to było coś takiego. Oczywiście na mnie wskoczono, ale się uspokoiło towarzystwo. Nie ma tematu gaz łupkowy obecnie. Ile wody, ile stali. A w ogóle, przepraszam, że tak powiem, przyszłość naszej
naszego świata przyszłość, no dążymy do raju. Każdy chce żyć w raju, w spokoju, rzeczywiście w komforcie tak zwanym, czyli w lesie. I nie wolno naszej planety, bo ona to odczuwa i nam zrobi psikusa, tak jak rzeczywiście musi się bronić, koniec świata. Nie wolno naszej planety w ogóle eksploatować, tak. Według mojej przyszłej utopijnej filozofii. Ja przepraszam, chciałem dokończyć to pytanie, które zadałem. Tak. Czy na terenie Polski te temperatury występują na głębokości 3000 metrów, tak? Te 600, co najmniej. Te 600, 450, które można... Tak. Gdzie to jest? Gdzie to występuje na terenie Polski? Czy można to zlokalizować? Proszę pana, geologowie mają takie mapy. Bardzo charakterystyczne. Ja wiem, ale czy... Bardzo dobrą rzecz zrobił Rydzyk, że zaczął drążyć, pokazał, że można, ale to wszystko jest na maleńki zakres. To jest mało. Natomiast, jak powiedziałem panu, w obszarze pomiędzy Szczecinem i Przemyślem, takim jak gdyby półksiężycem, to jest obszar, gdzie można tą geotermię posłużyć się. Również już po stronie ukraińskiej w rejonie Sokala, w rejonie Gór Sokalskich. Co jest temat, którym nasze stowarzyszenie będzie usiłowało znaleźć środki, żeby pchnąć naprzód. Nie gaz, nie ropa. No, mogą być, nie? To nie mówimy, że nie. Ale... Tak, ale. Właśnie geotermia. Nie łupki. Czy jest nam potrzebna elektrownia... Co? Czy jest nam elektrownia jądrowa, czy atomowa potrzebna? Czy potrzebna? Czy jest nam potrzebna elektrownia... Czy mamy to, co w Czarnobylu? Atomowa. Proszę pana, kiedyś ja pozwoliłem sobie w takim magazynie, może nie w magazynie, ale w internecie jest Racjonalista, zamieścić tekst: czekamy na elektrownię, a może elektrownia jądrowa. Niech pan przeczyta, wystuka pan, znajdzie go pan. Tam jest pewien zasadniczy problem. Idea jest fajna, natomiast co zrobić z masą pozostałą po wykorzystaniu elektrowni jądrowej? Tą masę zabiera ten, który zbudował i ją utylizuje. Na Zakaukaziu? Nie. Na Zauralem. Już są wiele wsi, gdzie żyją zdegenerowani drugie pokolenie ludzi, którzy są napromieniowani od kilkudziesięciu lat. I póki Rosja nie znajdzie mechanizmów utylizacji, no to problem jest otwarty. My mamy zasoby uranu również w Polsce, w rejonie zachodnio-południowej Polski. Nie tylko Złotoria, ale ziemia kłodzka. Są bardzo ciekawe zasoby uranu. Były początki eksploatacji za czasów niemieckich jeszcze. I to jest temat, którym można by obdzielić parę seminariów. Co zrobić? Nie ukrywam, że taka Francja ma 50 parę elektrowni jądrowych. Ale Niemcy już zamieniają chłodnie tych elektrowni na zabawki dla dzieci, bo tam urządzają rozmaitego rodzaju
imprezy dla dzieci, zamknąwszy elektrownie jądrowe, Niemcy. Jest to w tym bardzo ciekawa sprawa. Dlaczego Niemcy nie idą w kierunku elektrowni jądrowych? Naród inteligentny, zorganizowany, który potrafi sobie radzić. Mogę zmienić temat? Chciałam zapytać, pytam, jaki jest pana stosunek do farb wiatrowych? Do? Do farb wiatrowych. Wiatraki. Bo słyszałam ostatnio, jaki to jest absurd. No tak. Ponieważ tutaj padło określenie, że ja nie lubię owijać w bawełnę, no to nie owijajmy. Informuję. Dyrektorem firmy Mitsui oddziału polskiego jest Jan Michałowski, mój syn. Mój stosunek do farm wiatrowych jest z rezerwą dużą, szczególnie tych lokalizowanych w obszarach ludzkich. Farmy wiatrowe, ja widziałem tysiące wiatraków w rejonie pustyni Taklamakan, w Xinjiangu. Jedzie się pociągiem, pustynia. I cały czas kręcą się wiatraki. Natomiast w Polsce obszary, gdzie można by instalować farmy, to jest północ naszego kraju, a konkretnie brzegi morza. Takie, żeby były o te kilometr od wybrzeża morskiego. Tak, tylko, że te koszty i ten złom, który powstaje potem po zużyciu tych wiatraków, ma się nie to jest, do energii, którą się uzyskuje. To jest gigantyczna manipulacja i oszustwo. Od początku. Chłopak mój robi no, to techniczne sprawy, no bo on jest dyrektor, który pracuje nad tym. Pojęcie. Natomiast mnie się nie podobają farmy wiatrowe na nizinach, tak jak jechaliśmy dzisiaj rano z kolegą przez województwo poznańskie. No i tych farm strasznie za dużo. Po co? Po jaką cholerę? Nie ma właściwie energii żadnej z tego. No tak. Tu jestem. Podatkiem złom i 20 milionów jeden słup kosztuje. No. To jest nieprawda. Jestem absolutnie z panią. Nie do utylizacji to jest. Absolutnie z panią. To jest też do. A fotowoltaika? Proszę pana. Fotowoltaika. Tak. Nie robi hałasu. Tak. Nie jestem ekspertem. Nie chciałbym rozwijać tego tematu. Nie chciałbym tutaj perorować, że o wszystkim wiem. Mamy źródła. Ja jestem raczej zwolennikiem starej łacińskiej tezy. De omnis dubitandum. O wszystkim należy wątpić. I tu jest sprawa. Tu odpowiadam panu na temat. Poszukać, jeżeli pana temat fotowoltaika interesuje, ja pamiętam z Australii, jak znakomicie sobie rozwiązywali problemy zasilania w energię elektryczną panelami słonecznymi, bo elektrownie były 1000 kilometrów odległości. Tak, tylko że ilość dni, która gwarantuje pełną operację słoneczną, jest, delikatnie mówiąc, 4 czy 5 razy większa w Australii niż w Polsce. Bo nie ma takich
obszaru w naszym kraju, gdzie gwarantuje nam pełną operację słoneczną. Chyba to jest odpowiedź. Prawda? Australii szczególnie w zachodnim części, gdzie występuje przeciekawe zasoby węgla, które my importujemy z Australii do nas. Z Australii. Ponieważ węgiel występuje na głębokości 300-400 metrów i pozyskuje go się spychaczami. Nie kopiąc tunele, tylko spychaczami. Stąd bez udziału górników, którzy kują kilofem, ale operator spychacza. Gigantyczne spychacze, pozyskuje węgiel. No i dalej to już mamy sprawę jasną. My mamy australijski węgiel w planie kupować. W Polsce temat naszych kopalni jest tematem, który niektórzy tak zwani lobbyści podnoszą jazgot, ale jest sprawa przeciekawa, tak zwane HTR-y, High Temperature Reactors, żeby wdrożyć technologię podziemnego spalania węgla, a raczej spalania i bez wydobycia, bez wydobywania i produkcji paliw płynnych z węgla. Technologię, która wcale nie jest w moim łbie się nie narodziła, tylko w 1938 roku trzech inżynierów tą technologię opracowało. Był to Niemiec, Żyd i Polak i zaczęło tą technologię wdrażać skutecznie, bo powstaje pytanie, skąd Niemcy mieli paliwa do swoich czołgów, transporterów, samolotów. Skąd? Na terenie dzisiejszej Polski istniało 5 wielkich zakładów, które produkowały paliwo właśnie po przeróbce węgla. I tu mamy prośbę, jak będziecie kiedyś widzieli moją książkę Wiry mojego życia, to tam jest wywiad z Aleksandrem Kopciem. Kolega, były honorowy prezes NOT-u, wicepremier, minister, właśnie Zagierka. Gdy on był świadkiem, z jego inicjatywy zresztą, sprowadzono z Niemiec dwa pociągi sprzętu, a konkretnie sprzętu technologicznego do produkcji paliw płynnych z węgla. Sprowadzono je, zmagazynowano na zapleczu kopalni Janina Brzeszcze. Tam nasza premier z tym pochodzi. Dowiedziało się o tym towarzysze radzieccy, zabronili sprzedawania tych dwóch pociągów Chińczykom, którzy złożyli ofertę, tylko zostały złomowane. I robili to zaufani ludzie, a konkretnie agenci gestapo z okresu II wojny, którzy zostali przyjęci do PZPR-u. Pod warunkiem, żeby dotrzymali mordę na kłódkę, że zrobią to, co się im każe. I zrobili to, co zrobili. Technologia produkcji paliw płynnych z węgla w Polsce była znana 70 parę lat temu. Dlaczego nie jest wdrożona? Nie wiadomo. Gdy zapytałem pana Czerwińskiego, jeszcze jak był ministrem, chyba
Dlaczego? No, mówi, że to bardzo droga technologia, bo to cena baryłki ropy $27. A teraz mamy cenę baryłki ropy $50. I w dalszym ciągu jest cicho na temat tej technologii. Słuchajcie... To już jest drugi atut naszego kraju. Geotermalna i pozyskiwanie energii. Ależ oczywiście. I dlaczego nie? A szczuto nas zanieczyszczeniem środowiska. Dwutlenek węgla. Gdy na takim zjeździe w Rio de Janeiro poruszyłem sprawę, że głównym emitentem dwutlenku węgla, wiecie kto jest? Morza i oceany. Morza i oceany. W Polsce było cicho. A głównie emitentem dwutlenku węgla są statki, które przechodzą przez kanał Kiloński. Więc tego typu informacje, dzięki uprzejmości organizatorów tego spotkania, mam nadzieję, że Państwa nie znudziły i pozwolę sobie bardzo podziękować.